Witamy w Best Cook. Mamy dzisiaj czterech zawodników, którzy mierzą się z kulinarnymi wyzwaniami. Pały na ograniczach. Pierwszym zadaniem naszych uczestników będzie zrobienie sosu do pizzy. Proszę o wybranie składników. Coś czosnkowego nie ma. Jakie używasz przypraw? Bazylii. Oregano. Soli. Jakich składników użyłeś, Piotruś? Cukier. Ja też to dołożyłam. Chili. Bazylię, rozmaryn. Słodka i ostra papryka. Bazylia. To coś, oregano, no i chyba już. I rozmaryn, i to wszystko. A ja użyłem kolendry, rozmaryny, bazylii, chili i papryczki słodkie i trochę soli. Jak na razie podsumujemy pewne aspekty pracy naszych uczestników. Pierwsza ocena, czyli za co była oceniana, o co był oceniany dany zawodnik, to było sposób zaprezentowania tego, z czego zrobił daną potrawę. I Paulina uzyskała 8 punktów, Piotrek 9, Dominika 8 i Krystian 10. Drugie było oceniane estetyka pracy i tak ogólnie. Paulina uzyskała 9, Piotrek uzyskał 10, Dominika uzyskała 9 i Krystian uzyskał 9. I ostatnie to jakość rozłożenia składników na cieście. To Paulina z Piotrkiem po 10, Dominika 8 i Krystian 7. Paulina ma wynik 27 punktów, Piotrek ma 29 punktów, Dominika ma 25 punktów i Krystian ma 26 punktów. Czasem kolejna kategoria, czyli robienie murzynka w garnku. Ciastko czekoladowe w 5 minut. Składniki. Jajko, 4 łyżki cukru, 4 łyżki mąki, 2 łyżki kakao, 3 łyżki mleka, 3 łyżki oleju, pół łyżeczki proszku do pieczenia i kubek. To jest, kiedy robimy pewnie w tym takim... Tą kubek robiłam. Jeszcze jedno wszystko. Jak ja mam? Weź to. Ale za dużo grudek. Dobrze, teraz oceniamy konsystencję. A ja jeszcze nie wiem, czy skończyłam. Raczej nie. No jeszcze bąka chcę dodać. Nie wiem. Mi się to podoba. Daję 10. Teraz oceniamy konsystencję u Pauliny. I od razu mogę zauważyć, że są takie mini te grudki. Wydolne. I ciężej niż u Dominiki na pewno to się miesza. Ale używam, że, uważam, że jeżeli chodzi o chłopotki, to naprawdę jest dobrze. I dam ci 10. Teraz sprawdzamy konsystencję Krystiana. Widać grudki. No bo już dalej się nie dało. I ciężej się miesza o wiele niż dziewczyn. Ale konsystencja jest bardzo dobra. Jeszcze Paulina. Krystian dostaje 10. Bo ja teraz muszę zobaczymy, co będzie. Nie mogę. Mogę wypić to mleko? I powiedz o tym. Jeżeli chodzi o konsystencję dania kucyka, uzyskał 6 punktów, ponieważ była zbyt wodnista. 3 minuty. Jedne. Oceniam gotowe ciasto. Krystiana tutaj no, może to trochę... Takie dobre mi nie wychodzi. Ale to nie jeszcze moja wina. Takie. Ale fajnie, że ono urosło i ma taki ten... No. No. Jest takie grubsze. Ale nie będę narzekać, Krystianowi daje 10. Teraz zjadam ciasto Dominiki, dawaj łyżkę morda. Ja co mam tak. Tutaj. Opadło. Ale to tak fajnie. To jak u Krystiana to urosło i ma taki fajny. A obczaj tu, obczaj tu. No to jest to. Tu wygryzłaś. Przestań ty. Się... O. Średnie Dominika daje ci 8. Uuu, tu wyszło. Miodzio. Widzisz, umiem mieszać po prostu. Spróbuj mi się wbić.
Ma. Oh yeah! Pierwszy raz ciasto robiłam. Oh yeah, pa. Z tym głosem. Ogólnie daję ci 9, bo super. Ja się będę przy... Tak. A patrz, jakie sprężyste, jak ciasto prawdziwe. No w sumie, masz rację, ale tutaj tego nie było. Dosypałeś coś. Nie, bo ja właśnie takie... Spróbuj. Dwa. Nie. No, dam ci 5. Znaczy wy też... Konkurencji murzynek. Paulina ma 9 punktów, co daje jej wynik 55. Piotrek dostał 5, daje mu wynik 50. Dominika dostała 8, co daje jej wynik 50. I Krystian dostał 9, co daje mu wynik 54. Teraz będziemy oceniać pizzę. Będziemy jeszcze robić kawę na zimno, mrożoną, a potem zakończymy nasz program. Ostre strasznie. Nie ważne, kogo jest, kogo wy to nie odchodzi. Aha. O, super. Nie spróbowałaś swojego? Spierdala nic nie próbujesz. Nie zostałaś, jesteś ślapa. Ile ona mi dała? To jest ostre. Nie spróbowałaś? Nie. Ja nie mogę, bo się to śmiać. Przepraszam. No jest ostre. Te mają 10. Moje. Ta 9. I ta 8. Paulina dostała 10 i ma wynik 65 punktów. Piotrek dostał 10 i ma wynik 60 punktów. Dominika dostała 9 i ma wynik 59. I Krystian dostał 8 i ma wynik 62. Trzecią konkurencją naszych zawodników będzie kawa mrożona. A wykorzystają do tego 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej, lód, mleko, cukier, woda i ewentualnie, jeżeli mają, to sos czekoladowy do lodów. Ale fajnie to wygląda. Zapachem trochę gorzkie. Ale kawa na zimno to kawa na zimno, ci powiem, baby. Bardzo kawowe i mało słodkie, jak dla mnie. Czyli dam ci, Paulinko, 8. Zimno! Czy na razie wszystko skryta. Zaraz ją wypiję. Szybciutko. Słodziuśna, bardzo dobra, daj ci 10. Bardzo była dobra i słodka. Jak ta moja kotka. Czy ma się do tego przyczepić? W sumie tak średnio. Moje zdanie bardzo dobre. Nie bardzo mam się kolorystyka tego, bo wielu innych kawałek... Szukasz dziury w ścianie! Ja nie naczekam, daję 9. Ale dużo jest. To się pięknie. A co ty ćwiczysz? Kolorystyka jest... Daję jeszcze lepszy trochę. No bo jest cukier. Daję 8. Oceniam kawę surowo i tak było, bo najgorszy wynik to był 8, a najlepszy 10. Teraz ocenię stanowisko pracy, po pracy uczestników. Tak niespodziewanie, będzie taka niespodzianka na koniec ode mnie. Pokażę do kamery. Dobrze. Piotr. Też pokażę ocenę do kamery. Dobrze. Dominika. Też ocena do kamery. I Krystian. Nie wiem, znowu do Krysta. Też ocena do kamery. I znowu jest dogrywka. To opowie w ramach dogrywki, z czego wykonał swoje ostatnie potrafy. Kawa rozpuszczalna, mleko, lód, cukier. 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej, 3 łyżeczki cukru, łyżka kakao, woda i mleko. Swoją kawę zrobiłam tak, z kawy rozpuszczalnej, z cukru, z mleka. Ja swoją kawę zrobiłam z 2,5 łyżki kawy rozpuszczalnej, 3 kostki lodu, około 5 łyżek cukru małych i mleko.
jabłko dodałam. Teraz zapraszam wszystkich uczestników na środek, ogłosimy wyniki i ogłosimy najlepszego szefa kuchni w Domu Kultury. Dobrze. Powiem tak, że w ciągu ostatnich trzech ocen ode mnie, publikacja się zmieniła drastycznie i nawet miejsca podmieniały się o kilka miejsc, do przodu, do tyłu. Miejsce trzecie w naszym konkursie, w naszym programie Best Cook zajmuje Krystian z wynikiem 88. Ja wygrałem? Trzecie miejsce. Z wynikiem 88 punktów. Miejsce drugie zajmuje Dominika Kleska z wynikiem 89. Różnica jednego punkta. Miejsce pierwsze Best Cooka. Dostaje tytuł Best Cooka w Domu Kultury i 2,50 zł. 2,50 rabatu na wazelinę. Dostaje Paulina Organiściak z wynikiem 90. A Piotrek czwarte miejsce z wynikiem 84.